trenerze, gratuluję tego wysokiego zwycięstwa. Jest rewanż po porażce z poprzedniej rundy. Poproszę o ocenę. Znakomite spotkanie w naszym wykonaniu. Naprawdę uważam, że jeden z lepszych w ostatnich dwóch latach w wykonaniu Jezioraka. Cieszy mnie nasza postawa, zwłaszcza w ofensywie, tak? Bo bramki zdobywaliśmy po ładnych akcjach, po bardzo ofensywnych, dobrych wejściach, czy to bocznych obrońców, czy pomocników, czy też po stałych fragmentach gry. To co dużo na to poświęcamy czasu, to czemu poświęcamy dużo czasu, to dzisiaj naprawdę przyniosło bardzo dobry efekt, także chłopacy po raz kolejny pokazali, że drzemie w nich ogromna moc, ogromne możliwości. Także ja mówię, naprawdę jestem pełen uznania. Chodzi mi o grę ofensywną całego zespołu, tak? Nie tylko zawodników ofensywnych, ale całego zespołu. Też bardzo dobrze byliśmy zorganizowani dzisiaj w defensywie, tak? No jednak zakładaliśmy, że w tej sytuacji będziemy mieć trochę, ale jednak zwróciliśmy szczególną uwagę na to, żeby być bardzo skoncentrowanym z tyłu, bo przez to straciliśmy w dwóch meczach trzy bramki. Dzisiaj celem naszym było zagrać na zero z tyłu, a z przodu zawsze wiemy, że jakoś sytuację stworzymy, kwestia skuteczności. No, początek mieliśmy taki, że pierwsze dwie sytuacje moja idealna, za chwilę Daniela Madeja i jednak mogliśmy prędzej tworzyć wynik meczu, ale naprawdę nie ma co narzekać, bo później naprawdę jeszcze raz powtórzę, jestem pod wrażeniem tego, ile chłopacy biegali, jak pracowali się na boisku, także bez dwóch zdań byliśmy dzisiaj drużyną, która dominowała na boisku przez cały mecz.